Pani prezydent, o co chodzi z tym przejściem dla pieszych i dlaczego właśnie to przejście dla pieszych jest elementem jakiegoś eksperymentu? To nie jest eksperyment, jest to pierwsze bezpieczne przejście, całkowicie bezpieczne przejście w Kędzierzynie-Koźlu. Jest to tak zwane inteligentne przejście, dlatego że pieszy, który przechodzi przez pasy, to się idzie z sygnałem, to znaczy palą się światełka na pasach i już z daleka kierowca widzi, że coś się dzieje na pasach. A skąd ty się tylko wiedzą, kiedy się świecić, że tak banalnie zapytam? No, to już panu nie powiem, to już jest specjalne urządzenie w środku, no jakiś czujnik, to już dokładnie, to już do fachowców trzeba się spytać. Czyli czujniki ruchu decydują o tym, że jesteśmy bezpieczniejsi na przejściach, czy to jest pierwsze, ale będą kolejne takie przejścia dla pieszych? Tutaj trzeba powiedzieć, że to przejście, bo to nie tylko te czujniki ruchu, czyli czujniki osoby, które przechodzą, bo jak samochody przejeżdżają, to te światełka się nie palą. Ale do tego jest jeszcze taka wylana, taka warstwa, żywicy. Może my jej dokładnie nie widzimy, ale jest taka warstwa bardzo drogiej żywicy, która powoduje, że samochód, ta droga hamowania jest bardzo krótka. Całość tego przejścia to 90 tysięcy złotych. Jedno przejście dla pieszych 90 tysięcy. Dużo pieniędzy. To jest tak, bo nie, tak jak powiedziałam, ta żywica jest bardzo droga, ale my mamy dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i udział gminy Kędzierzyn-Koźle to 800 zł. Dokładamy jeszcze promocję w okolicach 1500-1600 zł. To będzie koszt gminy, bo chcemy też taką formę przejścia, bezpiecznego przejścia przez ulicę chcemy promować. Czy będą kolejne takie przejścia, skoro to tak ładnie uda się finansować z pieniędzy ministerstwa? W tym roku był taki program Razem Bezpieczniej. Ja mam nadzieję, że w przyszłym roku taki program rządowy też będzie i będziemy na kolejne przejścia albo przejście starali się o pieniądze.